Hello! Witam w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj pogadajmy o tym, jak się uczyć, żeby było skutecznie. I mam 5 argumentów za tym, żeby uczyć się w małej grupie, bez frustracji, z największą wydajnością. Zapraszam! A więc mam 5 argumentów, no to jedziemy. Jedynka. Nie uczymy siebie ani swoich dzieci, jeśli to dla nich szukamy lekcji. Lenistwa. Okej, nie rozleniwiamy się. Co ja mam na myśli? Przez lata, kiedy udzielałam korepetycji, pojawiał się zawsze taki typ ucznia lub taka tendencja w uczniach do takiego lenistwa, spychania odpowiedzialności za cały ten proces nauczania. No na nauczyciela, no przecież tu pani organizuje cały ten cyrk, no to niech się pani martwi, bo sprawdzian jutro jest, gdzie my są w książce. Okej, ja wiem, że to nie zawsze tak jest, niemniej jednak się tak zdarza. Z czasem, jeśli korepetytor zaakceptuje tą postawę, no to o rozwijaniu skrzydeł możemy zapomnieć. Odpowiedzialność ucznia za wkład w proces nauczania, no równa się wtedy zeru, więc gdzie tu mowa o motywacji? A w nauce chodzi raczej o to, żeby stawiać sobie wyzwania. Małe, duże, średnie, no takie, którym jesteśmy w stanie sprostać, one dadzą nam motywację. Podnoszenie wyżej poprzeczki tylko zmotywuje nas i zachęci do kolejnych małych sukcesów. Ale to one popchną nas do większych sukcesów. Nie traktowanie angielskiego czy niemieckiego jako przedmiot do odhaczenia, jako ten obowiązek jakiś konieczny, tylko raczej fascynującą przygodę. Więc lenistwu mówimy nie. Trzeba coś z siebie dać, jeśli chcemy mieć efekty. No i co tu dużo filozofować? Im więcej z siebie damy, tym szybciej i większe uzyskamy efekty. Okidoki, dwójka w grupie. Tak naprawdę w małej, w kameralnej grupie nauczysz się mówić. Strach, obawa przed mówieniem to coś powszechnego. Daj mi znać w komentarzu, czy to łatwo tak przyjść i zadać pytanie. Od lat to obserwuję, to jest dla mnie bardzo ciekawe, co sprawia uczniom większą trudność zadać pytanie. I o to właśnie Ciebie proszę, czy łatwiej Ci się o coś zapytać? Czy łatwiej odpowiedzieć na pytanie? Napisz mi, będę miała nad czym myśleć. Patrząc na swoich uczniów, widzę czasem właśnie ludzi przychodzących z niezłym poziomem angielskiego na piśmie i na teście. Ludzi, którzy chcieliby rozmawiać, to są czasem i dzieci od najmłodszych lat. One chcą użyć tego, co wiedzą, jak się co nazywa, jak o co poprosić. No i właśnie mała grupa pozwala mi użyć tego, co już umiem. Lub pokonać strach, niepewność. Najlepiej, wiadomo, no, na błędach to jest świetny temat, świetna pożywka do nauki, więc nie ma się co bać popełniania tych błędów. W małej grupie nie ma przed tym obaw. Warto szukać takiej szkoły językowej, takich zajęć, w których nacisk jest nie tylko kładziony na mówienie, na to, że każdy ma coś przygotować, a reszta wtedy siedzi i skroluje telefon. Nie, nacisk ma być, moim zdaniem, na rozmowę, na prawdziwą rozmowę między kursantami, na zapytanie o coś, dopytanie, nie oglądanie się, kiedy padnie "and you" i Twoje imię, co Ty myślisz, że tam z tyłu może jakiś Stefan siedzi i on odpowie. Nie, no nie ma drugiego rzędu u nas, pytanie jest do Ciebie i Ty musisz na nie odpowiedzieć. Pełna koncentracja, aktywny udział w zajęciach, w rozmowie, o, po prostu w rozmowie. Więc mała grupa najlepiej pomoże Ci się otworzyć na mówienie, przełamać strach, będzie taką no, naturalną formą zachęty, no tak jak siedzi się przy stole i jest rozmowa. Jeszcze trójka, mała grupa, duża motywacja. To też już trochę wynika z tego, co mówiłam. Tutaj każdy musi być w każdej minucie aktywny. Każdy ma czasem jakiś słabszy tydzień, ciężki tydzień. Okej, każdy ma. Każdy czegoś tam nie dowiezie. Drugi, trzeci tydzień z rzędu będzie nam głupio po prostu przed grupą i choćby to popchnie nas do tego, że nawet na wakacjach włożę coś na uszy ze smartfona i w ten sposób zrobię to, co mam do zrobienia. Bez takiej motywacji, że widzimy się we wtorek, czwartek czy piątek, no jest ryzyko, że przekładalibyśmy naukę na, no nawet choćby i na poniedziałek rano, ale nie teraz, bo teraz tam kubki w zlewie są do mycia. Okej, no to znowu pytanie do Ciebie, czy z tym się zgadzasz? Czy jest taka tendencja, że zawsze jest coś pilniejszego do zrobienia niż
niż pouczyć się słówek, niż coś przemyśleć, coś przygotować, coś choćby w głowie sobie przepowiedzieć po angielsku, jakby to brzmiało. Może się akurat okaże, że jakiegoś słówka brakuje, trzeba czegoś poszukać, żeby się przygotować, bo będzie o tym rozmowa. Obserwowanie tego, jakie postępy robią koleżanki i koledzy z grupy, to też dodatkowa motywacja, to też dodatkowa zachęta. Nie wspominając już o projektach grupowych, o tym, że każdy ma coś zrobić, żeby to wyszło fajnie, po prostu fajnie, żeby ta rozmowa się kleiła, mówiąc brzydko. I jest pewne, że classmates, że ludzie z Twojej grupy docenią to, co zrobiłeś. Ich to tyle samo kosztuje. I tu przechodzę do czwórki, czyli do mojego czwartego argumentu i uważam ważnej rzeczy w wybieraniu tego, jak chce się uczyć języka, to to, aby grupa była dobrze dobrana. Ważne jest to, aby wszyscy byli na tym samym poziomie, czyli nie, że na 16 przyjdą wszystkie dzieci, które urodziły się w tym roku. To się nie przekłada na efekty, to się przekłada raczej na frustrację, bo w dużej grupie, gdzie przegląd jest, no to mamy w szkole. No i sami widzimy, ile da się nauczyć w dużej grupie w szkole, gdzie jest całe spektrum potrzeb i problemów i motywacji lub jej braku. Wybierając małą grupę, mamy tą pewność, że nasi grupowicze będą mieć te same kłopoty, te same problemy, te same potrzeby. Będziemy jechać na jednym i tym samym wózku. Wszyscy jesteśmy skonfrontowani z tymi samymi zadaniami i mamy takie same możliwości. Razem, no, cel jest wspólny, nie ma opcji, że ktoś ocenia i się zaśmieje. I to też jest ogromnie ważne, żeby grupa była dobrana pod względem umiejętności, potrzeb, aspiracji. Czy to ma być bardzo intensywnie, czy to po prostu luźne konwersacje, a nie przygotowanie się do egzaminu, bo wynik musi być najwyższy. I piątka. Nudzie mówimy nie. Ucząc się języka w małej grupie, trudno się nudzić. Bo dla porównania, na tych lekcjach indywidualnych, tu już okej, wspomniane ryzyko rozleniwienia się, no ale też taka rutyna, wydaje mi się, stagnacja, ten sam nauczyciel, te same jakieś nasze pomysły, jego pomysły, ten sam akcent, wymowa. W małej grupie, no, u każdego słychać coś innego. Jeśli rozmawiamy na jakiś temat, 4-5 osób mają, dajmy na to, różne zdanie na ten temat. I teraz zobaczcie, jakie pole do nauki, do wyćwiczenia struktur słownictwa daje mi, kiedy 5 osób ma inne zdanie na ten temat. Zdanie inne niż ja. Ja chcę się dopytać, dlaczego oni tak myślą. To już tutaj umiejętności zadawania pytań. Ja chcę obronić swoje zdanie, może coś ponegocjować. Taka polemika na temat, który jest dla mnie ważny, ogromnie motywuje do nauki, pod warunkiem, że mieścimy się przy jednym stole. Dodatkowo w przypadku dzieci, młodzieży, ale i dorosłych, ja to też często widzę, brakuje nam takiej pewności siebie, takich umiejętności społecznej, choćby obronienia własnego zdania. I tego ciężko nam będzie się nauczyć na lekcjach indywidualnych, gdzie grając w gry językowe nauczyciel będzie udawał, że przegrywa. No bo przecież wiadomo, że z tym dzieckiem zawsze wygra. Wygra też z uczniem dorosłym. No, tak to jest poukładane. Więc zobaczcie, jaką frajdą jest granie między uczniami. Zupełnie inna perspektywa tego. Więc taka umiejętność polemiki przełoży się świetnie na w pracy. Będzie nam łatwiej. Dziecku będzie łatwiej w szkole. Dzięki tym umiejętnościom społecznym. Podsumowując, wybierając dla siebie lekcję czy szkołę językową, czy zajęcia, czy kurs, zastanów się nad 5 rzeczami. 1. Czy się tam nie rozleniwisz? Lub czy Twoje dziecko nie spocznie na laurach? 2. Czy w tej grupie nauczysz się faktycznie mówić? Czy na tym Ci zależy? Czy grupa będzie dobrze dobrana? Czy Cię zmotywuje? I czy nie będzie nudno? Warto zapytać, jak będzie wyglądał kurs, czy jakie materiały, czy te materiały, czy to są podręczniki, czy coś będzie dobierane do grupy, czy jest jakaś jedna słuszna metoda, czy jest jakaś elastyczność, zależnie od tego, z czym przychodzą kursanci, jakie mają potrzeby, do czego dążą. To na koniec, przestańmy traktować język obcy jako przedmiot w szkole, który się lubi, nie lubi, no trzeba tam zakuć, zdać, zapomnieć. Nie, potraktujmy to raczej jako przygodę, jako challenge.
jako wyzwanie dla nas, żeby cieszyć się też nim i osiągać sukcesy. Jak? Jak Katarzyna mówi? No możesz to robić z nami na naszym kanale YouTube, bądź u nas na zajęciach. Właśnie. Tak mówi Katarzyna i ja się z tym zgadzam. Bye!